Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Słuchajcie, wracam z przeglądu fotopułapek, tak? I widzę to, co wy teraz. Przez taki młodnik przechodziłem, no i zobaczyłem zrzut pod nogami. No niesamowite. Widzicie, roślinność jest już bardzo duża, pokrzywami to już zarasta. I takie miłe zakończenie dzisiejszego przeglądu kamer. Na kamerach bardzo fajne zwierzęta. Niebawem zmontuję film. Fajnie dużo ciekawych zwierząt udało się nagrać. A tutaj zajmijmy się zrzutem. Jest to, widzę, dziesiątak z zarysem na dwunastaka. Podnieśmy go. Taka tyczka. O. Zobaczmy pieczęć. Trochę już widzicie leży, bo już otoczka łojowa tutaj odpadła. Tutaj jeszcze jest. Przysuszona. Nie chodziłem do kamer od 2 tygodni. Także myślę, że w tym okresie ten byk zrzucił. Nie wiem, czy to nie jest tyczka dziesiątaka. Takiego, który był myłkusowaty. Na prawej tyce widzę, że bardzo podobna. Sprawdzę sobie w domu. Mamy oczniak. Nadoczniak już jest. Mniejszy. Opierak. W koronie mamy 2 i tu jest 3. Zarys na 12. Taki byczek średni. Teraz już tylko takie młode jeszcze można znaleźć, chociaż nigdy nie wiadomo, bo różne też tyki mogą na lesie leżeć. No. Bardzo udane zakończenie dzisiejszego wyjścia w teren. O. Montujemy na plecak. I wracamy z filmami i ze zrzutem. Bardzo udany dzień. Pamiętacie ostatnio, jaką miałem dużą tykę? Aż dotąd. To była torpeda. No ale każda sztuka cieszy, kolekcja się powiększa. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Dashboard.